Witaj, Rafał. Co te hobby robisz z człowiekiem? Jest minus przynajmniej 3 stopnie. Trawa bialutka. Nikogo dookoła nie ma. Będę próbował tego flipa zrobić, którego ty też ostatnio zapowiadałeś, że ćwiczysz. Obrót i fikołek do wyprostowania przy ziemi. No, dlatego powodzenia życzę tobie i sam też będę to dzisiaj testował i próbował. A jak nie, to symulator będę jechał dalej. Pozdrawiam serdecznie, pa. Dzień zaczynamy wyjazdem do dentystki. Mam jeszcze 17 minut do wizyty. A później plan jest taki, żebyśmy polatali FPV. Ale co z tego wyjdzie, jeszcze nie wiem. Teraz zobaczycie dlaczego. Zaparko w miejscu, z którego wcześniej wsadzę. Ten protek lata tak, że dosłownie 2 mm w tą czy w tą jest, kurczę, drążka jest 2 metry w tą czy w tą, ale staram się go wyczuwać bardzo delikatnie. Mocowanie kamery trzeba poprawić, bo tak to nie działa. Także słuchajcie, sesja poranna zaliczona, dentystka też zaliczona, było ok. Przyjechała do mnie jakaś paczka większa, zaraz to zobaczymy. A podładujemy jeszcze akumulator i spróbuję go trochę przestawić, jeżeli chodzi o ten tuning, żeby był łagodniejszy, żeby tak żywiołowo nie reagował. Przyjechała kolejna paczka. Wygląda na beta FPV. Otwierałem ją w takim razie. Nie wiem, co tam jest. Zamawiałem więcej rzeczy, a przyjechała mała paczka. O, przyjechały dwa zestawy do zrobienia z bety wersji drugiej, wersji trzeciej. Super! Fantastyczne dwa zestawy. Genialne. Wygląda to bardzo fajnie, kurczę, naprawdę. No, otwórz się. Taśma do oklejenia tych daktów. Pasek do pakietu lipo. To są te dampery, czyli to są amortyzatory. Wkręty. I cała rama, piękna jest. Naprawdę. Super zrobiona i to dużo nie kosztowało. A ona już wygląda fachowo i ma też tą dolną płytkę profesjonalnie rozwiązaną. Świetna. Fantastyczna. Cieszę się. Zamówiłem dwa od razu, bo mówię, jeden mi się połamie, będę czekał 3 miesiące. I stwierdzam już, że teraz jak sobie zamawiam, to po prostu więcej. Co najmniej o jedno, żeby mieć zapas. Bo to czekanie po całym kwartale na przesyłki z Chin jest po prostu mega irytujące. Ekstra. Bardzo fajna sprawa. Jak tylko będę miał gogle DJI, a ta FPV będziemy latali. Jak to jest ładnie rozegrane tutaj i mało karbonu dali, ale fajnie, naprawdę świetnie. Ok, na dzisiaj przepisy mamy ogarnięte, 39 slajdów, godzina 45, dużo trzeba doczytać, nie wszystko jest w prezentacji. Ja uważam, że 60%, może 55-60% wiadomości znajduje się w tej prezentacji, ale jednak sporo trzeba doczytać. Tu wszędzie
zaznaczyłem sobie te miejsca, kiedy właśnie samokształcenie, kompetencje pilota, ścieżka. Ta ścieżka tutaj jest szczególnie taka ciekawa dla A2, uzyskanie certyfikatu kompetencji. Ja na szczęście mam świadectwo kwalifikacji, ale wiele osób, które lata na przykład Mavicami, zauważyłem, ma cięższe drony od 900 gramów, na przykład dwójki, faktycznie powinno mieć świadectwo kwalifikacji, a w tym momencie to pozwala jeszcze do końca tego roku na spokojne latanie w mieście. Tutaj to, co mnie interesuje, to są te krzywe, głównie jał. Muszę je troszeczkę wypłaszczyć. One idą w początkowym zakresie dość stromo. Mhm. 0,7 na 0,83, 0,85. Zdaje się, że śnieg zrobił swoje. Mam nadzieję, że nic się nie schrzaniło. Runaway, ale on nie pracuje równo, tak jak BXP, bo nie wiem, może ma zwarcie. Kto wie, mam nadzieję, że nie załatwiłem od razu ESC albo flight controllera. Załapaliśmy się jeszcze na koniec dnia na trening biegowy. Teraz mam podejście największe na trasie. No słuchajcie, trzeba ćwiczyć i trzeba trochę się wziąć przy nowym roku. Bo może niedługo będą jakieś maratony organizowane. W każdym razie GoPro za ciężkie było dla tego małego proteka. A to znaczy, że trzeba pomyśleć nad lżejszą kamerą. Cokolwiek to znaczy. Insta360 trochę słaba jakość. Może coś lepszego wymyślę, kto wie. Już się robi ciemno powoli. Jeszcze dwa słowa na temat postanowień noworocznych. Dentystka regularnie, co tydzień, co dwa. Muszę sobie zrobić zęby, żebym na kawkach nie był szczerbaty. Bieganie przynajmniej 3 razy w tygodniu, co drugi dzień. A life'ów jest dużo i programów, także tego nie chciałbym jakoś specjalnie korygować. Ale może jakościowo trochę lepiej, jeżeli chodzi o te materiały, niekoniecznie YouTube'owe, ale te materiały premium. Może trochę lepiej byłoby. No i FPV oczywiście, żeby polatać makro. Porządnie. Jak na razie tutaj wszystko jest ok. Zaraz się okaże, czy faktycznie jest ok. Będziemy wiedzieli. Wygląda, że jest w porządku. Te pit tuny niestety trochę za bardzo wypłaszczyłem. Przejdziemy do 0,75 i spróbuję. Staram się odpisywać też ludziom na zapytania i staram się to łączyć, czyli nie robię tego w taki sposób, że na każde pojedyncze zapytanie, natomiast staram się grupować te odpowiedzi i wysyłać. Słuchajcie, na koniec dnia jeszcze przyjechała duża paczka, naprawdę mega duża. O, przyjechała taka paczka. Ale ją będę otwierał na kanale vlogowym, tym drugim, do którego was zapraszam. Dzięki za oglądanie. To jest green screen, taki wielki, chyba największy panoramiczny green screen, jaki można znaleźć na rynku, produkowany seryjnie. Właśnie przyjechał dzisiaj, będziemy go otwierali na vlogowym kanale. Dzięki za oglądanie. Jak widzicie, staram się latać w każdych warunkach, eksperymentować. I staram się też rozwinąć się w FPV, co nie jest takie proste. Jak się ma kogoś, kto na bieżąco pomoże, jest inaczej. Ale jak trzeba samemu czytać,
dokonywać zmian, interesować się, oglądać materiały, to wiadomo, że te doświadczenia sporo trwają i sporo kosztują. Także macie tutaj szansę ze mną wspólnie przejść przez szereg doświadczeń. Jak widać, Tomek, który podesłał mi materiały, też przechodzi swoje. Ostatnio instalował Crossfire, już wie, jak to jest. Ja też tutaj staram się działać na bieżąco i myślę, że ten rok powinien być też takim rokiem ciekawszym pod kątem FPV, bo dużo można osiągnąć tymi maluchami. Mam w tej chwili dwa takie czy trzy kłady, a będzie ich jeszcze więcej. Myślę, że powinniśmy się zamknąć w dziesiątce. Trzymajcie się i do zobaczenia. Jak oczywiście tradycyjnie, jak oglądacie do końca, to prośba o łapkę w górę. Kto nie subskrybuje, to prośba o subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych materiałów. A zapraszam Was też na ten mój kanał vlogowy, gdzie pokażę, jak wygląda ta ścianka panoramiczna, czyli ten green screen, taki większy. Można już całe sceny tam kręcić. Trzymajcie się i dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!